czy coś na wzór. ESL Open Cup, edycja 73, finał. Niespodziewanie w tym finale myślę, że pojawił się Wania. Niebieski zerk z Rosji, drużyna Besto SC, no ale ładnie pocisnął dołem drabinki. Pokonał Blaja, który z kolei pokonał mnie, ale potem Wania jeszcze pokonał Shadowna, pokonał właśnie Geralta dopiero co. No i teraz będzie próbować swoich sił z Hero Marinem. No Hero Marin oczywiście jest faworytem, ale no, nigdy nie wiadomo, może będzie to turniej Wani. Hero Marin na swojej drodze pokonał Kasa, Soula, Max Paxa w półfinale. No to był podobno zacięty finał, chociaż my śledziliśmy oczywiście Mateusza, ale Hero Marin 3-2 miał z Max Paxem, więc tak trochę ledwo bo ledwo, chociaż nie wiem, czy piąta mapa była zacięta. No i zobaczmy właśnie, jak ten finał będzie się prezentować, bo na pewno, no może super sprawę tutaj wykonać Wania, oszukać przeznaczenie. A może po prostu polegnie tutaj bez konwulsji i GG, może będzie stare dobre 3-0. No trzeba przyznać, że jak jest właśnie finał tego turnieju, to Hero Marin często jakąś taką aktywację robi i często rozjeżdża swoich rywali do zera. Ale oczywiście nie za każdym razem. Ale jestem arcyciekaw właśnie, czy tutaj jest w stanie nawiązać walkę Wania. Jeden zergling tylko złapany. Ej, jak ładnie tutaj ten cień gra. Pierwszy raz zwróciłem uwagę, jak ładnie to tutaj wygląda wszystko. Z tymi racami jeszcze, dobra. Nie no, nic nie zmieniali na pewno w Blizzardzie. Dobrze. Zobaczmy teraz, co się dzieje w bazie Terrana. Oczywiście Wania próbuje się dowiedzieć, co jest grane. Roshada. No już w miarę wszystko wie. Znaczy, no nie no, wszystko wie, bo widzi, co jest trzecią bazę, także wiadomo, że to nie są jakieś dwa Raxy, tylko Heliony. No i gra pójdzie teraz swoim rytmem. Ciekawe, czy Wania... A, ocali. No i super. Overlord powinien przeżyć. Dwa uderzenia Marina, ale wyliczone. No też trzeba wiedzieć, kiedy można, kiedy nie można tak się wycofać. Kiedyś swoją drogą, ale to już dawno, dawno temu Overlordy dostały ulepszenie do... Znaczy, wzmocnienie do prędkości, bo kiedyś były wolniejsze. Oczywiście jest ulepszenie do prędkości Overlordów, ale mówię o takim podstawowym. Patchu. No faktycznie Overlordy kiedyś były bardzo wolne. Teraz się wydają jakieś takie szybkie jak na Overlordy. No i za momencik oczywiście mała okazja dla Hero Marina. Nie wiadomo, czy w ogóle podejmie to ryzyko wjechania Helionami w jakieś miejsce, a może wleci... Znaczy, Banshee to na pewno gdzieś będzie wlatywać. Pytanie... Aha, no tak, czeka na drugą, dobra. Pytanie tylko właśnie, czy te Heliony się jednak skuszą, czy się nie skuszą. No tutaj już widać, że zerglingi są w pogotowiu. Królowe też. No i w zależności od tego, gdzie te Heliony jadą, na przykład teraz w dół, to te zerglingi Wani powinny się gdzieś tutaj przemieścić. A jak jadą znowu w lewą stronę, to właśnie tutaj wydaje się, że jest dla nich najlepsza pozycja, bo królowe blokują dojazd do tej bazy, a zerglingi do bazy, no, drugiej i pierwszej, bo do pierwszej też oczywiście można spróbować przejechać. Banshee trochę rozciągają sprawę. No teraz w sumie to właśnie jak tymi królowymi się ustawić. O, tutaj jedna została przypadkiem złapana.
Dobrze gra Wania. Wszędzie ma porozstawiane te królowe. O nie, nie wszędzie. Spróbuję. Wania złapać przeciwnika. Uda się chyba kilka helionów przynajmniej. O, może i więcej. Ładnie. No proszę. Myślę, że to było całkiem dobre dla Wani, ale biorąc pod uwagę, ile stracił dron, to tak już można ostudzić radość. No i straci sporo więcej, jak nie będzie w dalszym ciągu kontrolować. A mamy też kontrę. Ej, w sumie 1-1 jest na zerglingach. Moim zdaniem one mogą z tym walczyć, a nawet powinny. SCV aż muszą się zaangażować do obrony. Ładna walka. 19 SCV mu rozwalił. Wow. Nie no, Wania ma dzisiaj jakiś szczyt formy chyba. Kolejne podejście. Nie, dobra, dobra. Teraz jest akurat ciężko zergowi zawalczyć, bo jeszcze nie ma szybkości do bainów, ale szybkość do bainów zaraz wejdzie. Aż te dwie Banshee. Wow, okej. Okay. Jakoś długo żyją. Zdecydowanie za długo. Strzela z liczankami w miarę w bainingi Hero Marine, ale widać, że to tak, no, nie wyszło perfekcyjnie. Aczkolwiek, my to gadu-gadu, a już się różnica robi w limitach spora. Tak, kolejna fabryka. Czemu tutaj jest dziura w tym to tak ma być? Chyba, że to bunkier jakiś. Sensor Tower. Okej, Sensor Towera się nie spodziewałem. Oj. No teraz to akurat z kasztaniem Hero Marine może przeszarżował po prostu i przeszacował swoje szanse. Już myślał, że dobra, jakoś tego Wanie dojedziemy byle jak. No to nic z tego. No i czwartą bazę też musi zagrać. No tak powoli, powoli. A widać, że też już Wanie nie ma takiej siły. Nie ma tego jednego zagrania, które po prostu zrobi jak na Protosa i albo wejdzie, albo nie wejdzie. Z Teranem jest dużo więcej takich przepychanek. Dużo ciężej jest takim strzałem pokonać rywala. Jestem aż w szoku, bo to jest bitwa Wani. I to spokojnie. No proszę. Hero Marine naprawdę napotyka się z oporem. Wania ma też przewagę w ulepszeniach. Jakby go tutaj tak złapał i złapał. O, bejnik! Nice. I Mina dzięki temu nie odpaliła. Ej, Wania go chyba porobi. Jeden zerglink tylko oberwał od tej miny jednej. O, i teraz wykopał, zakopał. O, miny trochę uderzyły też w piechotę. Wania to zauważył i natychmiast doskakuje. Ma ochotę oczywiście rozwalić jak najwięcej jest CV-ek i jest potencjał. Jakby jeszcze kilka Bane'ów teraz wleciało i te CV. No, to by było to. Wania naprawdę dalej walczy? Duża jest nadzieja w jego ulepszeniach, trzeba przyznać. Boże, Wania go tutaj robi chyba. Tylko, że on nie ma jak podobijać tych min. O, i to jest przykre. Tak, dobra, jednak trzeba się zawrócić. Ile ma pieniędzy też odłożone Rosjanin? Pytanie na co, bo ani Spire. Aha, teraz dopiero robi. Oj, to bardzo późno wybiera swoją technologię.
Zdecydowanie za późno moim zdaniem. Ale pomysł na grę w sumie niezły, tak. Tylko jakby jeszcze lepiej zagrał. Może kolejna makrohacza, bo widać było, że właśnie zebrał trochę nadwyżkę. A gdyby jej nie było, gdyby ona była w wojsku, w armii, to może właśnie chwilę temu mógłby już złamać Hero Marina. No ale zawsze tak można gdybać, jakby to było gdyby. Ładne były to strzały. 15 dron i teraz Liberator będzie też się tutaj nabijać. Z drugiej strony też jest Liberator pięknie atakujący. O, jaka była! Stamina dobra. No! Znowu się trochę Niemiec zagapił, ale to jest 9, a nie 19 CV. Drony dalej padają, ach. No, jeden Liberator jak niszczy 12, 11 znaczy dron. To jest to pewna przesada. Były momenty, ale już z powrotem wszystko w rękach Trana. No, taka dysproporcja. O, ale chociaż dobrze wykorzystał Bane'y, bo uderzył w miny, zanim one mogły wybuchnąć. No, tak w pewnym sensie Bane'y są kontrą na miny. O, lurkery, ale one spóźnione. Mocno spóźnione, o jakieś 2-3 minuty może nawet. Nie, no dobra. I leci na prawo. Tutaj widać, że jest taka pewna spora różnica między nimi. W zasadzie, gdzie chce, to podchodzi Hero Marine. Z każdej strony może się zaczaić. No teraz chyba to, co tak, właśnie najlepsze może budować, to czołgi. Ma 4 fabryki, tylko przy jednej reaktor, więc potrójne czołgi są grane. No i z Liberatorami powolne oblężenie powinno albo rozwalić te bazy, albo może jakoś się tu jeszcze zakradnie od tej strony. Tu się niewiele chyba wydarzy. Jakieś 10 dron jeszcze widzę, że ucierpiało po tych drobnych akcjach. Ciekawe, że ma pełny limit teran z RX-137, a to dalej się nie może jeszcze przebić, ale pewnie podejdzie albo podleci z jakimiś, o właśnie, siege tankami. Już są siege tanki. O nie, Wania, tu nie możesz, tu nie możesz. On jeszcze nie wie. Dużo słabsze ulepszenia posiada. No dobra, sam wyszedł i się sam złożył. No tak, tak trochę, byle jak wyszło. Aż zobaczę jeszcze te 10 dron, gdzie one tutaj ucierpiało, bo mi to minimalnie umknęło. Momencik, momencik. Aha! Od Liberatora jednego. Okej, się zastanawiam, gdzie to miało miejsce. No tak.
Dobra, poszło. Na razie zgodnie z przepowiedniami Hero Marine prowadzi. No a Wania stara się zaskakiwać. Na razie no tak w sumie nawet no, była taka malutka szansa. Jakby Wania zagrał jeszcze tak trochę lepiej, no. Te pierwsze 6-7 minut to był taki moment właśnie z Erglingami, Bainami, że może można było się przebić. Najpierw jak miał 1-1, potem jak miał 2-2. Zwłaszcza jak było 2-2 skończone u niego na Zerglingach do ataku i do pancerza. No, serio? A premium account za 14 zł na 10 dni? I to na realnej Tibi? Jakoś pozmieniali. Kiedyś trochę inaczej. Ale może. Tak im się bardziej opłaca, albo musieli zmniejszyć. Od 5 czerwca Double Exp w dodatku na 20-lecie? O, żeż ty. Powinni rzucić te Magic Longswordy. Żeby ludzie się jarali, że ło. Wow. Albo jakieś inne magiczne rzeczy. Powinny być wykuwane jakieś legendarne przedmioty. Może są patenty na jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, tylko to wiedzą nieliczni. Może tak być. Dobra, no a na razie Wania został zmuszony, żeby tutaj tę haczerkę postawić, chociaż też nie, nawet nie wiem, czy on sam nie chciał, bo widzę, że tutaj nie było żadnej jednostki, która by cokolwiek blokowała, bo jest trochę taka inna mgła wojny, jest taka ciemniejsza niż tutaj, bo tu już widocznie coś kiedyś przychodziło. Co ja czytam? Pradziadek Sortofa mógł być tym gościem od potopu. Na krzyż z nim. Dobra, co teraz się dzieje? Trzecia baza. Nie, no tak samo gra w sumie Hero Marine. Chyba nic nie zmienił jak dotąd, bo też pamiętamy, że były Banshee z Cloakiem. Było właśnie 8 Helionów przynajmniej. No i tu pewnie też będzie. Ale chwileczkę, czemu liczba? A nie, dobra. Dobra, jest okej. Okay. Helionów mamy 6, przy czym 2 zostały w bazie na wypadek, jakby Wania poleciał bokiem mapy i chciał zaatakować Terana. Czy chociaż raz zmieni taktykę, czy po prostu wychodzi z założenia Hero Marine. Dobra, zagram zwyczajnie, to i tak w końcu go złamie. Razy 2 XP, razy 2 loot. Czy powinni zrobić minus 50% wszystkie potwory do HP. Swoją drogą pewnie ktoś zrobi rekord najwięcej expa wbitego przez jakiś tam czas albo w jeden dzień. Dobra, tutaj już jest taki, no, w miarę wall, w miarę barykada, jedna i druga. Hmm.
Lubię tak popatrzeć, jak planuje właśnie Hero Marine swój nalot i swój atak taki zwykły. Na razie tak trochę poprowokował. Całkiem udany ten przejazd był dla Hero Marina, bo ubił więcej kryptomorów niż za... Wow, on już 15 rozwalił. Oj, nic nie stracił. To udane. Za darmo. To uczciwa cena. Są i mutaliski. Bardzo standardowy timing pusha, jaki mocny. Chyba, że Bane się połączył, ale na razie nam tego nic nie zapowiada. No, wyklikał dobrze Hero Marine. On jest trochę łasy na tę haczerkę, ale tym razem się nie powiodło. Był też kontratak, a raczej próba mutaliskowa. O, akurat się skończyło 1-1 na Mariny, więc to wcale nie jest takie bardzo, bardzo pewne, że on tak może tymi mutaliskami postąpić. O, umknął. Nice. No to dzięki temu za chwilę może znowu być w ataku. Bane'ów. O, wow. No to się zagapił. Się muzyka zatrzymała. Z wrażeniem. Jak to w wielu pojedynkach bywa, najpierw Wania na pierwszej mapie stawiał świetny opór, nawet stanowił zagrożenie teraz. No teraz tak się tak trochę jeszcze... Trochę utrzymuje, no trochę fika mutaliskami. No proszę, nawet Hero Marine się może zagapić na tak długi czas. Tutaj na środku jeszcze było małe co nieco, ale dzięki temu, że w sumie Mariny padły, to SCV nie padły. No i wszystko wyjaśnione. O, mutaliski mogą dobić za Play Depoty, tutaj fajnie Wania to zauważył. Ale ogólnie granie tych mutalisków na Hero Marina nie jest jakoś mocno polecane. Trzeba przyznać, że się Niemiec bardziej boli niż... boi, chciałem powiedzieć, bardziej boi niż można było kiedykolwiek przypuszczać. A tu Wania zapomniał w ogóle o pancerzu do lingów. Nie, no naprawdę, nie ma stresa. Ale Hero Marine chce pewnie zaatakować tym takim pushem z torami, z maruderami. Miny też są oczywiście bardzo ważne i trochę Marinów z tyłu. No wchodzisz, Wania, bo lepiej nie będzie.
O, świetna była ta mina. O, ale i tak nie wystarczyło. A tu jeszcze kilka bejnów na wszelki wypadek do rzuciowania. Już na ten gruz. Co się dzieje? Czemu Wania ma taki duży limit, a tak... A, okej. Okay. Tutaj wygrywa, powiedzmy, bitwę na dole, ale... No, na górze już przegrał. A tu wysłał optymista z praktycznie samym Mutaliski. To niedużo. Coś nie poszło mu też kliknięcie w te wojsko. No tak... Może na upartego dałoby się tu jeszcze zaatakować z perspektywy Wani. Ale on sam nigdy nie wie, ile tam jest min, ile tam jest do końca jednostek, bo może już z powrotem się odbudował Hero Marine. Więc woli być bezpiecznym. Wania to nawet groźny jest, bo tak cały czas tylko, wiecie, już wypatruje takiego horyzontu, gdzie po prostu Hero Marine podejdzie, walnie, no i tyle go widzieli. Ale jakby teraz jeszcze Wania faktycznie dołożył ultraliski, a je gra, ekonomia jest. W sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby może nawet teraz tego orbitala zmęczyć. Zerglingi, Bane'y kupują czas, a mutaliski pracują. Jeszcze contaminate na budynku w powietrzu. To jest możliwe. Jeszcze rozwalony budynek, więc ten cały zerg się odkleja. Rzadkie sceny. Jedziemy. Thor drop. No i trochę błąd popełnił. No ale halo, SCV mógł atakować. O Jezu, bo on się zagapił. No nie, no nagła kontra i tyle go widzieli. Szkoda. Pancerz do ultralisków jest teraz robiony, więc... Nawet nie szybkość. Oj nie, mutalisków szkoda. Wielka szkoda. Idealnie przed ulepszeniami kluczowymi dla zerga atakuje Hero Marine. No i pyk, nie ma haczy. On cały czas, mam wrażenie, gra jakby był do przodu i tak... No dobra, tu pójdę, tam pójdę. Tu jeszcze w ogóle dużo min zostało zostawionych. Tu jeszcze jakieś dwie losowe. Tu w ogóle jest zerowa obrona. Także dobrze, że Wania to spróbuje wykorzystać. No nie no, przy tylu maroderach to... Ultraliski nie stanowią za dużego problemu. Tak, to chyba będzie ten moment. Moment, kiedy Wania próbował zrobić ultraliski, ulepszenia dla nich. Trochę zapomniał o zwykłym pancerzu, chociaż chitinous plating dla samych ultralisków był. No ale właśnie jakoś to przejście było dla niego trochę za trudne. GG. No i tak, nie ma co tak rozpaczać, że o, tragedia, bo nie było źle. Ale mimo wszystko, no... Też nie wiem, czy był taki jeden wyraźny moment, w którym Hero Marine dało się pokonać na tej mapie. Na pierwszej to już bardziej tak wyglądało. Trzecia mapa finału, może będzie ostatnia, kto wie. Mapa trudna dla Vani, Beckett Industries. No fajnie nawet, że tę mapę tutaj wybrali. Tutaj jest pole przyspieszające, mamy takich pól przyspieszających 3 przez... Środek mapy, one wszystkie idą.
No i zobaczymy, czy ktoś skorzysta z tego w jakiś ciekawy sposób. Hero Marine na razie nie ryzykuje w żaden sposób. Także nie grał źle, ale no i tak Hero Marina bardzo ciężko jest zaskoczyć i pokonać w takim ZVT. No on tak sobie tylko makruje, makruje. Tu pójdzie, tam pójdzie. Najdziwniejsze jest to, że wielokrotnie zapominał. Zapominał. No, po prostu nie miał takiej dobrej kontroli Hero Marine w wielu miejscach. A i tak to nic nie zmieniło. Czy Clem nie zagrał w dzisiejszych rozgrywkach, bo jutro szkoła? No jutro jest Dreamhack, więc podejrzewam, że dlatego Clema tu teraz nie widzimy. Może się przygotowuje do swojego meczu. Clem zagra z DNS-em jutro. I to będzie ostatnie starcie. Albo ciśnie w Counter-Strike. Szybki rzut okiem Niemca na to, co się tu dzieje. Już wiadomo, że jest zwykła, szybka ekspansja. A ja też przypominam, bo to już w sumie końcówka teoretycznie, chyba że nagrywanie zacznie powracać. Jutro od 16, czyli godzinę wcześniej niż normalnie, od 16 powinien być Dreamhack Master Summer i właśnie o tej 16, czy tam z minutami, powinien grać Elazer. Polak będzie jutro w pierwszym meczu. Także najlepiej jakbyście byli od razu. Punkt 16, albo tam może z minutami jakimiś, bo też nie wiem, czy nie będzie to się nakładać z jakimś innym Dreamhackiem chińskim, czy fińskim, czy jakimś innym. Na razie cały czas to samo robi Hero Marine. Banshee Heliony. Chociaż nie, przepraszam, teraz nie ma tej trzeciej bazy tak wcześnie. Czyli... o, no może się pojawi zbrojownia i jakiś fajny atak. Wania już kończy trzecią bazę tutaj. Okej, okay, rozwalił Cryptomora. No jeżeli to jest oczywiście jakiś Hellbat Push, to za chwilę zobaczymy jeszcze te zbrojownie. Oho, ale ta SCV się ustawia jak do ekspansji, więc zapewne jednak będzie trzecia baza. No dokładnie, jest na pasku produkcji już. No z jakiegoś powodu woli opóźnić tę właśnie trzecią bazę. Natomiast Wania chyba... a nie, okej, okay. Przez chwilę myślałem, że będzie próbował mocno zaatakować, ale już widać z powrotem drony na pasku produkcji, więc się opamiętał. Ten Roach Warren pewnie w perspektywie grania może Roach z 1-1 jest budowany. Albo tylko tak, taki straszak obronny. Przed chwilą Banshee rozwaliła dwie dronki.
Nie, nic chyba dużego się... Chociaż chwilę. 5 milionów. A nie, to trochę zmiana jest, dobra. Czyli co, tak podsumowując, trochę późniejszą trzecią bazę ma Hero Marine. Mniej helionów zagrał, bo 6 zamiast 8. No i szybciej koszary, siege tanki, mediwaki, czyli on celuje pewnie w to uderzenie w 7 minucie. No i też... O, wow. No, zaryzykował i się, myślę, opłaciło. O, jakby jeszcze tak ze 2 strzały, albo jeden taki soczysty. No to by było chyba kilkanaście drona, a nie 9. Jeszcze może powrócą niektóre z tych helionów. O, albo takiego kryptomora przypadkiem ustrzelą. No dobra, jak ma zaatakować Hero Marine, to właśnie teraz, w momencie jak te mediwaki wylecą, to od razu naprzód. Hydra then Hive, czyli planem jest szybkie dojście do lurkerów najprawdopodobniej. Podejrzewam, że Hero Marine widział, ile jest Roachy, Ravagerów i tego wszystkiego i teraz zostawił sobie bunkry, żeby, no, nie zginąć na Roach Pusha. A tu tymczasem mamy Hive'a, mamy Lurker Den, więc właśnie Hero Marine połączył kropki, sprzedał te bunkry i uznał, dobra, byle mu nie dać tych Lurkerów z zasięgiem. Bez zasięgu może też jakoś być groźny w sumie, ale już mniej. W sumie to Hero Marine ma większy limit armii. To jest dziwne, jak gramy na kogoś, kto ma Roacha, to wtedy z reguły mamy mniej. Nalewania tyle w tę technologię. Przeinwestował, co on idzie przez to? Nie można! Boże, ja mówię oczywiście o Vani, że Vania nie może tutaj atakować. Bo Hero Marine to oczywiście, że tak. Piechota szybka jak cygan na bazarze, jakbyśmy na speedhacku oglądali kogoś. Ale nic z tych rzeczy. Overlordy, drony, haczerka, wszystko do wzięcia. Gigantyczny supply block u Vani. No i chyba tym jednym ruchem, bardzo dobrą decyzją, pewnie sobie zagwarantuje zwycięstwo Hero Marine. No zobaczył, że okej, to nie są Roachy z 1-1, to jest co innego. Mam jakieś, no, powiedzmy koło 100 sekund pewnie czasu, żeby się zmieścić, więc go. No ładna robota, jeszcze zerknę z ciekawości na to, ile się robi ulepszenie. A, 57, no to spokojnie miał minutę, żeby od swojej bazy podejść do rywala i go szybko dojechać. No i zrobił to. Nawet chyba tej lurkerów za bardzo nie było. One mogłyby być, tylko że bez tego dodatkowego zasięgu. No i wynik, rezultat taki, jak można było na początku przewidywać, czyli wygrywa Niemiec z rosyjskim Zergiem. No, Hero Marine był faworytem. Na pewno. I wygrywa. Kolejna edycja Hero Marina. Ładnie mu to siadło. No, finał nie był jakiś szczególnie porywający, myślę. 3-0 siadło. Ale takie były momenty, kiedy Vania mógł trochę zagrozić. Nie było źle. No i też mieliśmy taki pokaz po prostu, o ile jeszcze lepiej można zagrać niż Vania. Myślałem, że w ogóle to potrwa jeszcze jakoś tak dużo dłużej, ale tu 3-0, 3-0 i... I koniec. Admini, jak się wylewnie żegnają, nazywają nas tutaj familią. Dobra, GG. Dobra, to Following StarCraft, bardzo dziękuję za oglądanie. To była 73. edycja ESL Open Cup. No i cześć.